gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś materiał nietypowy. Jest z nami pan Zbyszek Kukułka. Dzień dobry, witam wszystkich hodowców i wszystkie hodowczynie gołębi pocztowych. Panie Zbyszku, dziś będziemy rozmawiać trochę na inny temat niż o pana hodowli, bo mamy do zaprezentowania wyjątkowego gołębia, który znajdzie się na naszej aukcji. Jest to gołąb, który pochodzi z Ukrainy. Tak. Jest to złota medalistka kategorii H oraz jednocześnie drugi gołąb na świecie w średnim dystansie za 2021 rok. Tak. Gołąbek pochodzi z Ukrainy. Jest od hodowcy, który lata już nie pierwszy rok, kilka lat. Nazywa się Wasyl Bodnar. W 2021 roku miał dwa gołąbki na olimpiadzie. Jedna to jest właśnie ta samiczka, którą tutaj mamy w Polsce i jest ona do sprzedania. Będzie na portalu aukcyjnym. Drugą gołąbkiem, który był na olimpiadzie tego hodowcy, jest jej siostra, która zajęła w kategorii G drugie miejsce. Mogę też dodać, że w roku 2022 hodowca ten też miał bardzo dobry sezon i jego trzy gołębie będą reprezentowały Ukrainę na spartakiadzie. W kategorii B trzecie miejsce, w kategorii G drugie miejsce, w kategorii H drugie miejsce. Mogę też tutaj dodać taką ciekawostkę, że w Ukrainie loty w tym roku, mimo agresji Rosji na Ukrainę, trwały i odbyło się tych lotów w sumie 12. Tam troszeczkę inaczej się lata jak u nas, bo cała ta zachodnia Ukraina jest tak jakby jednym rejonem i tam rozbieżność jest, można powiedzieć, około 100 km w przód, a na szerokość około 250. Także uzyskanie takich wyników jest jednym gołębiem jest niesamowicie trudne. Trzeba też tutaj dodać, że wszystkie loty są ze wschodu, praktycznie 80% lotów jest pod wiatr, prędkości spadają do 1000, 1100 to już jest dobra prędkość. I no, gołąb naprawdę musi mieć warunki świetne fizyczne, no i być dobrze przygotowanym, żeby z lotu 500 km raz, drugi, trzeci wrócił pod wiatr. Samiczka ta w roku 2020, bo to są wyniki jej z 2021, uzyskała pierwszy konkurs na 392 km. Gołąbków brało udział 3340. Ponownie uzyskała pierwszy konkurs z odległości 392 km i gołąbków brało 2736. Z lotu 500 km uzyskała drugi konkurs, gołąbków 2714. Ponownie uzyskała trzeci konkurs z odległości 392 km na 2121 gołębi.
8. konkurs na 392 km, 2664 gołębie i ponownie z 594 km zajęła 9. miejsce przy udziale 1687 gołębi. W sumie to jej dało koeficjent 11,153 i zdobyła tym samym złoty medal w Rumunii. Pokażę teraz tego gołąbka, bo gołąbek jest u mnie od paru dni. Będzie tutaj czekał na osobę, która go wylicytuje. Samiczka jest koloru nakrapianego. Ma piękne, grube, mocne przedramię. Świetny gołąb. Bardzo długie i bardzo mocno zapierzone skrzydło. No, niestety jest już na trzech piórkach, ale to jest też z tego względu, że gołąbek jest luźny i już się zaczyna dość mocno pierzyć. Piękny klin, bardzo mocne plecy, co widać. Super. W ręce generalnie robi wrażenie, wow. No, robi wrażenie, bardzo szeroka, piersista samiczka. Ma piękne piwne oczy. Laleczkę malutką. Co jeszcze bardzo ważne. Przełyk ma głęboko utopiony. Nie lubi dawać dzióbka i ma rację. No nie da się tego tak pokazać. Ale ogólnie to nie będziemy jej męczyć, bo widzę, że się bardzo denerwuje. Jest gołębiem bardzo nieufnym. Jest od paru dni u mnie, ale jak ją karmię, to ona przy mnie nie zjada nic. Czeka cierpliwie, aż wyjdę z gołębnika. No, myślę, że kto nabędzie tego ptaszka, będzie się cieszył jego dziećmi, wnukami, a może i nawet prawnukami, bo samiczka jest świetna. Jeszcze zaprezentujemy właśnie skrzydło. To też warto jeszcze wspomnieć właśnie o tym, że jej siostra też i generalnie... Tak, cała ta rodzina świetnie lata, bo muszę tutaj... Zresztą te dane są na rodowodzie. Ojciec tej samiczki też uzyskiwał świetne konkursy. I nie tylko w jednym roku, ale w przeciągu 3 lat. I matka tej samiczki też przez 3 lata świetnie latała. Jest to gołąb z krzyżówki. W rodowodzie tam no, wywodzi się z gołębi ze szczepu Jansen i z gołębi Van den Abele. Warto zaznaczyć, że jej ojcem jest gołąb, który w klubie w 2015 tak. roku jako dwulatek był najlepszym asem. Rok później był drugim asem w kategorii D. I w 2017 roku był najlepszym w klasie Open oraz drugim w kategorii C. Tak, tak. To same wyniki jego świadczą i dodatkowo do tego dochodzi jeszcze matka, która również była bardzo dobrą lotniczką, bo w kategorii G w 2015 jako roczna pierwsze miejsce, w 2016 roku drugie miejsce w oddziale kategoria B, w 2017 pierwszy as kategorii B. W każdym razie duże znaczenie na pewno, a raczej duży plus jest też przy tym, że nie tylko ona jako lotnik sprawia, po prostu dobrze siadała, wyróżniała się, ale też wyróżniają się jej rodzice w rozpłodzie, bo jest to nie dość, że były bardzo dobrymi lotnikami, to teraz są podstawowymi gołębiami rozpłodowymi. No i jej rodzeństwo, co na pewno daje, albo raczej wróży dobrze na przyszłość, tak, tak, jeśli chodzi oczywiście. O rozpłód. Na pewno, na pewno. Tutaj jej siostry, samiczka o numerze 01 uzyska 12 konkurs, 12, 14, 16, 17, 24. Druga siostra o numerze 139 uzyska pierwszy konkurs, 11, 17, 26, 27, 56 i 81. To naprawdę są bardzo dobre wyniki, jak na rodzeństwo, znaczy no w ogóle jak o całą rodzinę gołębi.
myślę, że jakby było pewnie no tutaj więcej tych dokumentów, to i tam jako młode gołębie świetnie z tej pary latają. No, zobaczymy, które gołębie kolega da w 2020 roku na Spartakiadzie. To na pewno też... Z tej rodziny. Pewnie z tej rodziny. No niestety tych takich dokładnych informacji ja nie posiadam, ale wiem, że no, para jest świetna i gołębie, no przynajmniej ta samiczka jest superowa. No właśnie chciałbym zapytać o Pana opinię odnośnie tej samicy. Jak już to, kilka dni jest u Pana. Jak to mówi tu mój kolega z sekcji, no petarda, albo raczej potęga. Ale rzeczywiście w ręce, no naprawdę. Naprawdę, świetny gołąb i bardzo widać, że to naprawdę twarde gołębie. Myślę, że te gołębie na wspólnych gołębnikach w Polsce też pokazałyby klasę, bo są to gołębie indywidualisty, które potrafią się oderwać i zdobyć pierwszy konkurs, a tutaj zwłaszcza na tych wspólnych gołębnikach, no takie gołębie są potrzebne. Tak jest. Oczywiście jeśli chodzi o powód sprzedaży tej samiczki, no to raczej nie musimy się na ten temat rozgadywać. Po prostu tak trudna sytuacja na Ukrainie, tak i myślę, że zresztą mając kilka takich wybitnych gołębi, sprzedając jednego, to żaden uszczerbek na hodowli. Mając też rodziców. Tak, posiadając jeszcze rodziców. No. Tak jest. Może na sam koniec jeszcze raz ją pokażemy. Oczywiście. Ja ją tak niegrzecznie, może troszkę nieładnie nazwałem Wasilisa. ale no naprawdę świetny gołąbek i to skrzydło u niej, to krótkie przedramię, to jest właśnie to. Ma czym machać. Tak jest. Także aukcja w najbliższych dniach pojawi się na portale aukcyjnym. Zapraszamy oczywiście do licytacji. I my na tym dzisiejszy materiał sobie zakończymy. Tak jest. Dziękujemy. Do widzenia.